Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bany. W dzisiejszym odcinku czołg, na który kompletnie nie miałem ochoty, Setter, zwany już Sweater, Settlers i tak dalej, czyli czołg lekki drzewka brytyjskiego 7 poziomu i zasadniczo, nie miałem ochoty robić o nim odcinka, bo po prostu wygląda to bardzo słabo. Wydaje się, że ten czołg został stworzony z myślą o tym, żeby być po prostu słabeuszem na randomach. Wszystko jest tak naprawdę na nie i o ile dziesiątka wyróżnia się kamuflażem spośród innych lightów 10 poziomu, ponieważ ma go prawie dwa razy lepszy, spodziewałem się tego samego po seterze i stwierdziłem, że to może chociaż będzie tak naprawdę spotował. Jednak okazuje się, że kamuflaż 7 ma gorszy niż 8, 9 i tak dalej, także również ten atut, na który liczyłem, że może będzie to jakiś spotter. Coś z tego będzie? Niestety nie. I tak naprawdę po kilku dniach ogrywania tego czołgu tak się zastanawiam, serio, czy to się odbywa naprawdę. Czołg zasadniczo z założenia jest bardzo słaby. Jeśli chodzi o jego działo, to wydaje się żartem na tym poziomie. Dużo lepsze ma na przykład 6 japońska, którą teraz robię. Tutaj mamy 135 uszkodzeń. I DPM, czyli uszkodzenie na minutę, na poziomie 1378,93 na zwykłej załodze. Penetracji mamy 75 i 220 penetracji, 135 uszkodzeń i 135 uszkodzeń, 180 przebicia. No cóż, wygląda to słabo tak naprawdę, szczególnie, że ostatnimi czasy dalej trwa challenge gram bez golda i tak naprawdę zrobić jakieś obrażenie jest naprawdę ciężko. Co więcej, ładuje na przykład japońska 6 ładuje co 3,5 sekundy, tutaj ładujemy ponad 5, także wydaje się to ponurym żartem, ponieważ jeśli chodzi o jego ofensywne umiejętności, nie ma praktycznie w ogóle. Zasięg widzenia 370 i wydaje się, że jedynym logicznym sposobem na przejście tego czołgu jest po prostu spotowanie i zadawanie obrażeń tylko wtedy, kiedy możemy. Tutaj widzicie go w takiej roli, tutaj nic więcej nie będzie się działo prócz zadawania obrażeń po spocie. Gram nim już kilka dni i tak naprawdę, nie ma tego, nazwijmy to, żaru, tego jadu, po prostu ofensywnie to się nie sprawdza. Oczywiście od czasu do czasu można naklepać obrażenia, ale przy obrażeniach 135 jesteśmy przyzwyczajeni do dużo szybszego przeładowania. Tutaj tego nie ma, po prostu klikamy, a tu pocisk jeszcze 2 sekundy się będzie ładował. 1,73, czas celowania to jest jakiś pozytywny aspekt, ponieważ w miarę szybko skupiamy, tak jak powiedziałem, niecałe 1400 z podstawową załogą obrażeń na minutę. No cóż, stworzony po to, żeby być po prostu kiepskim czołgiem. Prędkość 58, no cóż, jak już się rozpędzi, to czuć, dopóki się nie rozpędzi, to tak naprawdę tego nie czuć. Dość duża sylwetka, która tak naprawdę eliminuje możliwość posiadania bardzo dobrego kamuflażu, ponieważ jest wysoki, widać go z daleka i tak dalej, i tak dalej. Jednym z atutów jest na pewno depresja działa, która wynosi 10 stopni, ale rzadko możemy to wykorzystać. Zresztą z naszymi możliwościami ofensywnymi tak naprawdę chyba nie powinniśmy próbować. Powinniśmy próbować decydować o bitwie, tak jak powiedziałem, próbując spotować. I o ile na takich mapach jak ta Malinówka, Prochorówka, trochę Charkowa, trochę Redshire, mamy do tego możliwości, tak, rzuceni na Himmelsdorf, Ensk czy inne mapy, no wygląda to najzwyczajniej na świecie bardzo słabo i w zasadzie wtedy nie wiemy, gdzie się podziać, z racji tego, że na przykład nie mamy magazynka, że dość długo ładujemy, zrobienie obrażeń w drugiej części bitwy jest dość trudne i o ile nie graniczy z cudem, o ile jeszcze żyjemy, ponieważ 860 punktów życia przy tak dużym czołgu gwarantuje to, że przy pierwszym wyświetleniu nie będziemy mieli większości punktów życia, bądź od razu wrócimy do garażu. Tak, staram się o jakichś zaletach tego czołgu powiedzieć, ale tak naprawdę nie jestem w stanie znaleźć. To jest tendencja, którą widzimy od dłuższego czasu, że wiele czołgów z linii jest po prostu słabych, dopiero na 9, 10 zaczyna się robić ciekawie, czasem 8, jak w przypadku Włochów, od 8, 8, 9, 10 już bardzo dobrze. Czechosłowacka linia też 9, 10 bardzo dobrze, wcześniej bardzo słabo. Miejmy nadzieję, że ten czołg będzie po prostu takim preludium do jeszcze lepszych czołgów. Tak jak mówiłem w poprzednim materiale odnośnie brytyjskich czołgów, niewykluczone, że 10 będzie
tak naprawdę czołgiem, który będzie mógł zaważyć o losach bitwy dzięki swojemu kamuflażowi, ponieważ dziesiątka już ma dwa razy lepszy kamuflaż niż inne lighty 10 poziomu. Tutaj tego nie mamy, tutaj jesteśmy narażeni po prostu na przeciętność i nie mamy żadnego, jakby to ładnie powiedzieć, żadnego atutu tak naprawdę, co jest dziwne, ponieważ spodziewałem się, że każda nowa linia będzie miała jakiś atut, coś będzie wnosiła do gry, a tu w zasadzie siódemkę otrzymujemy, no cóż, przejść i zapomnieć. Wszystko w dzisiejszym odcinku, jeśli męczycie się seterem, opiszcie w komentarzu, jak się czujecie. Zapraszam na streamy, które odbywają się od poniedziałku do piątku, od 8 do 14, od 20 do 22, w niedzielę od 18 do 22. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Banem.